okres jesienno-zimowy to czas, kiedy widoczność na drodze może być znacznie ograniczona. Z powodu na przykład intensywnych opadów deszczu lub śniegu, pojawiających się mgieł, czy też szybkie zapadającego zmroku. Nie sprzyja jeździe również nawierzchnia, która w tym czasie często jest mokra, pokryta spadającymi z drzew liśćmi, a to powoduje, że jest bardzo śliska. Dlatego pamiętajmy o kilku zasadach, które pozwolą nam zadbać o bezpieczeństwo na drodze. Po pierwsze, upewnimy się, że światła w pojeździe działają prawidłowo. Pozowcy policjanci wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów prowadzą działania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Jest to akcja ukierunkowana na kontrolę oświetlenia w pojeździe. Najbliższą sobotę, czyli 7 listopada w godzinach od 8 do 14 na terenie dwóch stacji kontroli pojazdów, kierowcy będą mogli sprawdzić stan swojego oświetlenia bezpłatnie. Pierwsza stacja to jest przy ulicy Łęckiej 49, PZMOT Włocławek, natomiast druga stacja jest to przy ulicy Spokojnej 7A, jest to autoturbiak. Dodatkowo pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić akumulator, bo warto go wymienić wcześniej, ze względu na to, że szybko spada temperatura, akumulator nie ma możliwości uruchomienia naszego pojazdu i będziemy mocno zaskoczeni. Wymieńmy także płyn w spryskiwaczu na zimowy, sprawdźmy stany płynu chłodniczego, miejmy zapas paliwa, jeżeli wyjeżdżamy w dłuższą drogę, jeżeli staniemy w korku, żebyśmy mieli możliwość dogrzania samochodu. Pamiętajmy o tym, że to już czas, kiedy należałoby pomyśleć o wymianie opon z letnich na zimowe. Również warto wcześniej wyjść z domu w godzinach porannych, szczególnie w godzinach porannych, kiedy to możemy być zaskoczeni, że szyby mamy oszronione, a policjanci będą na to zwracać uwagę, czy pojazdy poruszające się mają odpowiednią widoczność. W tym okresie zalecamy również zmianę techniki jazdy, szczególnie w miejscach, gdzie może dochodzić do zmiany nawierzchni, śliskości nawierzchni. Jest to na przykład wyjazdy z lasu lub wjazd do lasu, wjazdy na różnego typu wiadukty, mosty, gdzie jest różna temperatura i zmieniające się warunki mogą nas zaskoczyć. W tym okresie również pamiętajmy właśnie o zmniejszeniu prędkości, bo śliska nawierzchnia to dłuższa droga hamowania, a pamiętajmy o tym, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Również my przypominamy pieszym, jako uczestnikom ruchu drogowego, rowerzystom, żeby nosili elementy odblaskowe w miejscu dobrze widocznym, bo bardzo często niechroniony uczestnik ruchu drogowego idąc ma bardzo ciemne ubrania, jest padający deszcz i kierowca dużo później może zauważyć takiego pieszego, który nie ma elementu odblaskowego. Posiadając na sobie element odblaskowy w dobrym, widocznym miejscu, pomagamy kierowcom, żeby dużo wcześniej nas zauważyli, a to sprzyja bezpieczeństwu.